gdy świat kazał gnać. Ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Panom darzy Was spokojem. Środa, 3 tygodnia Wielkiego Postu. Mojżesz mówi do swojego ludu: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg, waszych ojców. Izraelici idą do ziemi obiecanej, możemy powiedzieć, stoją już na progu ziemi obiecanej, ale w tej ziemi obiecanej, choć wydaje się, że to właśnie będzie ten raj, to będzie to niebo i tam w końcu nie będzie żadnych rządzących, żadnych władców, żadnych przełożonych, że tam to będzie to, co mamy obiecane albo o czym my myślimy, że mamy obiecane, czyli totalna, zupełna wolność. Bo skoro wyszliśmy spod jarzma Faraona, skoro wyszliśmy spod jarzma grzechu, to teraz już żadne prawa, żadne przykazania, żadne zasady nas nie obowiązują i żadne zasady nie są nam potrzebne. A jednak Mojżesz mówi: słuchaj praw i nakazów, abyście doszli do posiadania ziemi, którą daję. Tak jakby związywał trochę i tą ziemię, i te prawa, i te przykazania, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Cały czas pokazuje kontekst wędrówki, cały czas pokazuje kontekst drogi, jednocześnie pokazując też i te prawa, i te przykazania, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, bo jeśli nie będziecie wypełniać tego, co mówi Pan Bóg, to nie posiądziecie tej ziemi. A jeśli ją posiądziecie, to i stracicie. I wielokrotnie później prorocy, kiedy Izraelici tracili ziemię obiecaną, mówili: to wszystko przez te grzechy. To wszystko przez to, że nie słuchacie Pana Boga i nie wypełniacie Jego praw. Ale znowu, kiedy będziemy patrzyli na prawa, czemu mamy je wypełniać, to też nie chodzi o to, że to Bóg nam nastawiał różnych zakazów i nakazów, a my mamy to teraz realizować, ale chodzi o to też, o czym była mowa wczoraj, żeby inni widzieli, jak mamy dobrego, jak mamy mądrego, jak mamy wspaniałego Boga. Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy. Chodzi o zachwyt. Mamy mądre prawa, widzimy, że te prawa są dobre, żyjemy tymi prawami, na ile potrafimy, próbujemy je wcielać w życie, bo wiemy, że pochodzą od samego Pana Boga. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy. Z Twego serca by nie uszły po wszystkie dni. Tu jest też klucz do zobaczenia tego, co zrobił Pan Bóg. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To mówimy zawsze przed 10 przykazaniami. Nie chodzi o to, żeby od razu wejść w przykazania, czyli Bóg mówi, masz robić to i tamto, ale ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, to znaczy wyprowadził Cię z niewoli. Ty nic nie zrobiłeś, żeby zostać uwolnionym. Ty nie byłeś w stanie sam się uwolnić, ale ja Cię wyprowadziłem mocną ręką, wyciągniętym ramieniem. To jest kluczowe, dlatego zachowuję przykazania, bo z Bogiem wiem, że wygram, bo z Bogiem wiem, że zwyciężę. Dlatego ten fragment dzisiaj psalmu 147 mówi: oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki i nie uczynił tego dla innych narodów, im nie oznajmił swoich wyroków. Czy widzę Boga, który wyprowadza mnie z grzechu, wyprowadza mnie z moich słabości, wyprowadza mnie z moich trudności, prowadzi do ziemi obiecanej i mówi, żebyś nie wpadł w te same tarapaty, zachowuj te prawa i te przykazania. I Pan Jezus mówi rzecz podobną. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Mogłoby się wydawać, że przychodzi Pan Jezus, no w końcu ktoś nowy, w końcu jakiś rewolucjonista, w końcu zniesie te przykazania, to pod czym się uginamy. A Pan Jezus mówi, ale to jest dobre, bo to dał Bóg, ale to jest dobre, bo to dał mój Ojciec, więc ja przyszedłem pokazać, że można to wypełnić. Oczywiście sercem wolnym, sercem nie niewolnika, nie najemnika, ale sercem Syna. I to jest dzisiaj kluczowe, żebyśmy zobaczyli, że te słowa są duchem i życiem,
i dlatego chcemy je wypełniać, żeby mieć ducha i żeby mieć życie. A Chrystus swoim życiem pokazuje, że jest to możliwe. Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez 40-dniową pokutę i karmieni Twoim Słowem, całym sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Tylko Ty, naucz mnie liczyć moje.